Arkadiusz Błażyca, finansowe rymowanki kota biznesika. Podatki. Przedstawię Ci dziś rozwiązanie zagadki. Co to właściwie są te podatki? Każdego miesiąca gdzieś część wypłaty ucieka bezpowrotnie z konta mamy i taty. Jedni mówią, że zabiera ją złodziej, inni, że zniknął ją jakiś czarodziej. Lecz obie te rzeczy to zwykłe kłamstwa, bo pieniądze trafiają do skarbu państwa. Ale nie są tam tylko po to, by leżeć. Z nich zapłatę dostają nauczyciele, panowie strażacy i panie policjantki. Nie mogłyby działać, gdyby nie podatki. Podatki też innym mogą pomóc trochę. Gdy na dobry cel ktoś odda 1%, to tak niewiele jest z całej ilości. Ale co jeśli zrobią tak wszyscy dorośli? Już wiesz, co to podatki i jak bardzo jest ważne, by częścią zarobku podzielić się z państwem. Księgowy podpowie ci, jak zrobić to dobrze, gdy własny biznes kiedyś rozpoczniesz. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.